Witajcie. Materiał stanowić będzie małe uzupełnienie do poprzedniego filmu, do którego odnośnik powinien wyświetlić się na górze. Będzie to krótki poradnik, w jaki sposób uruchomić na swojej maszynie coś w rodzaju własnego czata GPT, działającego z lokalnym modelem. Od początku do końca, bez konieczności komunikacji z żadnymi zewnętrznymi serwerami. A wszystko to w pełni za darmo. Skąd taki pomysł i skąd taki temat? Ponieważ z racji całej tej akcji z DeepSeek nastąpiła pewna zmiana reguł i jest wysoce prawdopodobne, że coraz więcej silnych i dobrze zoptymalizowanych modeli zacznie teraz trafiać do open source. Tym samym coraz silniejsza sztuczna inteligencja zacznie być dostępna do postawienia jej sobie na swojej własnej maszynie. Z góry jednak zaznaczam, że to dopiero początek takiej drogi, ale nie warto patrzeć na to w taki sposób. Zamiast tego należy od razu spojrzeć na to pod kątem nie tego, co jest dostępne teraz, tylko pod kątem tego, co będzie dostępne za moment. W poprzednim materiale wspominałem, jak za pomocą Olamy pobrać na własny komputer darmowe modele od DeepSeeka i jak je uruchomić. Pobranie i uruchomienie modelu to prosta sprawa, sprowadzająca się w zasadzie do kopiuj i wklej, natomiast późniejsza z nimi praca w terminalu raczej do najwygodniejszej może już dla wielu nie należeć. Więc pokażę tutaj, jak taki pobrany już model połączyć z jakimś asystentem AI, który takie połączenie obsługuje. Bo tak, jest to jak najbardziej możliwe. Teraz na ekranie widzisz jedną z wielu aplikacji, których można do tego użyć. Jest darmowa i open source'owa, podobnie jak Olama, a link do niej znajdzie się w opisie. To lokalny asystent, przeznaczony co prawda głównie do współpracy z modelami od OpenAI, ale jako opcję ma również wsparcie dla lokalnych modeli dzięki możliwości podłączenia się do Olamy. Tym samym posiada wsparcie dla każdego w zasadzie modelu, jaki da się uruchomić za pomocą Olamy, w tym dla modeli od DeepSeeka. Finalnie to, co w tej chwili zobaczyć można na ekranie, to efekt pracy tylko i wyłącznie lokalnego komputera, na którym znajduje się zarówno asystent, jak i działający z nim model DeepSeek R1 w opcji 7 miliardów parametrów oraz wcześniej Llama w wersji trzeciej o podobnej liczbie parametrów. Karta graficzna, która to wszystko dźwiga, to RTX 3080. To, co zobaczyliście, działa tak, jak jest to przedstawione na diagramie, który właśnie wyświetla się na ekranie. Aplikacja asystenta połączona jest w locie z działającą w tle Olamą, której działający proces widać tutaj po prawej w okienku terminala. Olama natomiast w tle udostępnia aplikacji asystenta pobrany uprzednio na dysk model. Jaki z tego profit? Przede wszystkim żadne dane nie są wysyłane nigdzie na zewnątrz. Nic nie idzie na żadne chińskie czy amerykańskie serwery, bo wszystko działa w całości lokalnie, w obrębie lokalnego komputera. Nie ma również żadnej odgórnej cenzury, poza oczywiście tą, która jest siłą rzeczy wbudowana w sam model. I co chyba najważniejsze, wszystko to jest za darmo. Nie płacicie za to nikomu. Użytkownik dostaje do własnego użytku w pełni samowystarczalny system, za darmo i na zawsze. A za darmo, jak to mówią, to uczciwa cena. Ilość modeli open source'owych, jakich możecie użyć takim sposobem, jest ogromna i już teraz wiele z nich są to bardzo dobre modele. A ta liczba będzie teraz jedynie rosnąć, a nie maleć. Tak samo jak poziom ich zaawansowania i zoptymalizowania, co właśnie pokazała cała akcja z DeepSeek. Polecam wejść na strony takie jak Hugging Face, czy wspomniana Olama, które są czymś w rodzaju hubów dla modeli open source'owych i zapoznać się z tym, ile jest tam tego do wyboru. I nie jest to wcale nic nowego. Wszystko to jest dostępne już od dawna, bo całkiem niezłe modele open source'owe, jak na przykład Llama od Mety, czy wiele innych, są dostępne w takiej formie nie od wczoraj. Natomiast różnica polega na tym, że nigdy jeszcze do open source nie trafiały modele tak silne, jak to się stało właśnie teraz. A jest to przecież tylko początek, który jedynie rozpoczął pewną drogę i zapoczątkował pewien proces. Jedynym minusem takiej zabawy jest to, że trzeba mieć do tego wszystkiego w miarę rozsądny komputer. Ale mówiąc rozsądny, nie mam tutaj na myśli nie wiadomo jakiej maszyny. Da się to wszystko uruchomić na w miarę średniej jakości maszynie. Nie wymaga to karty graficznej za 150 tysięcy złotych. Taki setup, jaki pokazałem tutaj, uruchomiłem na RTX-ie 3080 i 32 GB RAM-u. Laptop, nawet nie stacjonarka. Linki do PyGPT, czyli wspomnianego asystenta, jak i do Olamy umieszczone zostaną w opisie do filmu. Obie apki są zarówno na Windowsa, jak i na Linuxa. Polecam potestować sobie we własnym zakresie, ponieważ zobaczycie, że wkrótce będzie to standard, żeby używać lokalnych modeli, zamiast płacić za nie korporacjom, a przynajmniej bardzo wiele na to wskazuje. Tym samym, jeśli ten wymuszony niejako przez Chińczyków trend się utrzyma,
to być może niedługo każdy na planecie dostanie swoją własną lokalną sztuczną inteligencję, z dala od korporacji i na poziomie takim, na jakim są te najbardziej zaawansowane płatne modele. A gdy wciąż przy modelach jesteśmy, to jeszcze na koniec mała ciekawostka. Tutaj na ekranie nasz rodzimy bielik, również działający lokalnie i dostępny poprzez Olamę. Bo my też mamy swój własny model językowy. To tak na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział. Link do bielika, który również znajduje się do pobrania w repozytorium Olamy, także znajdzie się w opisie pod filmem. I to jeszcze nie wszystko. Kolejną bowiem pozytywną rzeczą i niejako konsekwencją całego zamieszania jest to, iż obecna sytuacja wymusi prawie na pewno na wszystkich graczach obniżkę cen. OpenAI już to poniekąd zrobiło, wypuszczając model O3. Rzućmy bowiem okiem na tabelkę. Najnowszy O3. $1 za każdy milion tokenów wejściowych i $4,5 za każdy milion wyjściowych. A dla porównania, O1. $15 za każdy milion wejściowych i $60 za milion wyjściowych. Co prawda O3 to wersja mini, ale i tak jest to duża różnica w cenie. Pozostaje więc mieć tylko nadzieję, że taki trend utrzyma się, ale raczej powinien, bo zostało to już niejako rynkowo wymuszone. I jeszcze na sam koniec, ostatnia sprawa, mianowicie nasze własne embargo na chipy od NVIDII, którym potraktowali nas niedawno temu Amerykanie. Bo przypominam, że został na nasz kraj nałożony limit w postaci ograniczenia zakupu najbardziej zaawansowanych chipów do maksymalnie 50 tysięcy sztuk rocznie. Myślę więc, że szczególnie nam obecna sytuacja powinna dać do myślenia, gdyż jesteśmy w nieco podobnym położeniu co Chińczycy. Nie chcę wchodzić w politykę, nie od tego jest ten kanał, ale naprawdę powinniśmy się zastanowić, czy aby nie warto byłoby spróbować kilku rzeczy zacząć robić trybem takim, jakim zrobili to oni. Nie mam oczywiście na myśli żadnego przemycania chipów. Mam na myśli próbowanie z podobnymi rozwiązaniami, gdy chodzi o optymalizację potrzebnej mocy obliczeniowej. Myślę, że warto byłoby się nad takim podejściem zastanowić. No i to chyba na tyle. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.